Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie świętego Michała Archanioła, na czasy ostateczne. Ludu Boży, błogosławię was moją wiernością wobec Najświętszej Trójcy. Dzieci Najwyższego, przychodzę, aby wezwać was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste. Decyzja jest osobista. Wola rezygnacji z czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista. Postawa i usposobienie są osobiste. Siła woli do wycięcia negatywnych myśli, lenistwa, zmęczenia, rutyny, jak również siła woli do posłuszeństwa, jest osobista. Jednocześnie w ramach osobistych decyzji jest pragnienie, by iść w wierze i z pewnością, przekształcając je w okazję do ofiarowania codziennych cierni z miłością, a także przekształcając je w okazję do pomniejszenia osobistych wad i zbliżenia się do spotkania z naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem. Nie patrzenie na siebie, ale na dobro bliźniego, prowadzi szybciej drogą nawrócenia. Kochanie tych, którzy was nie kochają, którzy was nie rozumieją, przynosi osobiste korzyści. Nie zostaliście powołani do przeżywania wiary w izolacji, ale do dzielenia się nią z braćmi i siostrami, będąc świadectwem Bożej miłości, świadectwem braterstwa, szukając wspólnego dobra, będąc tymi, którzy chronieni przez Pana i Króla naszego Jezusa Chrystusa, wnoszą osobistą wiarę do wspólnoty i czynią drogę swoich braci bardziej znośną, przekazując jednocześnie pragnienie, aby wszyscy osiągnęli nawrócenie. Nie zostaliście powołani do przeżywania wiary w odosobnieniu, ale do dzielenia się nią z waszymi braćmi i siostrami, będąc świadectwem Bożej miłości, świadectwem braterstwa, szukając wspólnego dobra, będąc tymi, którzy pod opieką naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa wnoszą osobistą wiarę do wspólnoty i czynią drogę swoich braci i sióstr bardziej znośną, przekazując jednocześnie pragnienie, aby wszyscy osiągnęli nawrócenie. W tym czasie poszukiwanie nawrócenia jest koniecznością. Jest to konieczność, jak woda czy pokarm są dla ciała fizycznego, tak nawrócenie jest dla organizmu duchowego. Jako istoty ludzkie musicie poważnie przeanalizować, zagłębić się i uświadomić sobie prawdę, która jest obecnie przed wami ukrywana, oraz rzeczywistość, w której się znajdujecie, abyście mogli obiektywnie przygotować się na ataki zła. Zostaliście już ostrzeżeni o tym, co ma nadejść, lecz mimo to nie reagujecie zgodnie z pilnością chwili. Wielkie mocarstwa zmierzają do udziału w konfrontacji, która zakończy się III wojną światową, dlatego tak potrzebny jest pokój osobisty, żebyście mogli coś zmienić, będąc ludźmi, którzy są nosicielami boskiej miłości. Obszary przybrzeżne będą cierpieć z powodu podniesienia się wody na ląd. Ziemia będzie się trząść. Całe stworzenie rozpoznaje wypełnienie się tego, co zostało przepowiedziane, a co dzieci Boże odrzuciły. Ludu Boży, bądźcie miłosierni, bądźcie miłością, jak nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest miłością i miłosierdziem. Żyjecie w czasach duchowej niepewności, które są bardzo niebezpieczne dla dzieci niewiasty obleczonej w słońce z księżycem pod jej stopami. Starożytny wąż, szatan, ściga was bez wytchnienia i atakuje, prowokując utratę wiary i wywyższenie waszego ludzkiego ego. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa są prześladowane przez diabła. Nie dostrzegając tego, ludzie pozostają wysoce niezadowoleni, wywyższeni w swoim ludzkim ego, chorzy na własne urazy, które utrzymują was w ciągłej duchowej agonii z powodu niepewności i wyimaginowanych niezadowoleń, w których się znajdujecie, owoców diabelskiej trucizny dla utrzymania was z dala od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.
siły zła nałożyły wam kaganiec, abyście bali się głosić, że jesteście własnością Bożą przed społeczeństwem, które jest pogrążone w swoim szaleństwie i obojętności w tym decydującym momencie, w którym się znajdujecie, momencie poprzedzającym ostrzeżenie. Codzienność sprawia, że zapominacie, że jesteście posłani, aby zaświadczyć, że należycie do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej Królowej i Matki Nieba i Ziemi, powodując, że zrywacie swoją harmonię z boską miłością. Jasność myśli jest fundamentalnie ważna, a posiadanie serca uważnego na boskie sprawy jest niezbędne, abyście nie wybrali złych dróg. Są to czasy, gdy musicie zmagać się z samym sobą i zdominować ludzkie ego, które każe wam iść w kierunku przeciwnym do tego, do którego zostaliście powołani. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zbliżają się wydarzenia, które zastawią pułapkę na Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a ich celem jest duchowe zamieszanie, aby wywieźć was jako łupy wojenne. Kościół jest podzielony pomiędzy tych, którzy są wierni magisterium Kościoła, a tych, którzy przedstawiają fałszywego Boga, całkowicie zmodernizowanego i takiego, który dopuszcza grzech. Ten czas jest czasem ciężkiej walki duchowej, a jednak zdecydowana większość tego nie dostrzega, bo nie jest uduchowiona, czeka na to, by najbliższa przyszłość wróciła do normy. Nie wrócicie już do życia jak dawniej, wydarzenia zostały rozpętane i atakują całą ludzkość. Czas nagli, choroby oplatają człowieka i stają się coraz groźniejsze. Jesteście w bagnie i tylko ci, którzy są świadomi przynależności do Boga i bycia Jego, wyjdą z Niego. Każdy dzień przynosi swoje próby, a wasza wierność Bogu jest ciągle testowana. Każdy dzień może być ostatnim w waszym życiu. Nie chowajcie urazy, bądźcie wyrozumiali i nie odrzucajcie nadziei. Bądźcie przemienieni, zmieniajcie się, nawracajcie, bądźcie inni, bądźcie miłością. Twórcy tak wielkiego zła cieszą się ze spadku populacji świata, strasząc ludzi, aby potem zgodzili się na znak bestii. Pilnie trzeba się modlić za siebie nawzajem i za wszystkich ludzi. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus odkupił was od grzechu, ale musicie dążyć do zdobycia życia wiecznego. Gospodarka upadnie, a szaleństwo człowieka będzie obecne na całym świecie w obliczu głodu. Zło nie czeka, a lud Boży niestrudzenie szuka wymówek, by nie wypełnić tego, czego żąda od niego niebo. Spójrzcie obiektywnie na obecną rzeczywistość. Do kiedy ludzkość będzie trwała w uległości? Jako lud Boży pozostańcie w obrębie prawdziwego magisterium Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na reakcję przyrody na całej ziemi. Zamieszanie narasta, zachowajcie mocną wiarę, umacniajcie ją nieustannie, nie bądźcie bierni, nie pozwólcie sobie na to, byście byli zdezorientowani, jak zdezorientowana jest reszta ludzkości. Utrzymujcie się w ciągłej czujności. Nie pozwólcie, aby zapieczętowali was mikrochipem, zostanie on narzucony ludzkości. Pamiętajcie, że będziecie musieli być silni i stanowczy w wierze, aby ocalić wasze dusze. Bądźcie istotami dobra. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Święty Michał Archanioł.